Przed nami po raz kolejny wielkie wydarzenie kulturalne w naszym mieście. Na deskach Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy odbędą się 26 spotkania teatralne. Myślę, że każda pozycja jest na swój sposób bardzo ciekawa, ponieważ każdego z nas interesuje inna tematyka. Jedni wolą oglądać komedie, inni spektakle dramatyczne. Jedni wolą podziwiać mniejsze grupy teatralne, nie wspaniałych aktorów znanych ze szklanego ekranu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale warto podkreślić, że w tym roku mamy wyjątkowo dużo spektakli z całej Polski. Mamy teatr z Łodzi, z Lublina, z Tarnowa, z Zielonej Góry. Czyli nie sama Warszawa się zaprezentuje, ale rzeczywiście najlepsze spektakle z całego kraju. Na deskach Gorzowskiego Teatru gościć będziemy prawdziwe gwiazdy dużego ekranu. W różnorodnym programie każdy z pewnością znajdzie pozycję dla siebie. Teresę Budzisz-Krzyżanowską, spektaklu Sarabanda z Teatru Scena Prezentacje. Będziemy gościć Beatę Ściepakówną, Rafała Królikowskiego, Adama Ferencego, Bartka Kasprzykowskiego, znanego również z TVN-u. Także myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Stąd ten różnorodny układ różnych spektakli. My co roku staramy się, żeby rzeczywiście każdy z naszych widzów, każdy z mieszkańców Gorzowa, który jest z nami podczas tego teatralnego święta, odnalazł coś dla siebie. Stąd nie ma jednej wybranej tematyki, ale tak naprawdę opowiadamy o szeroko pojętym życiu, rzeczywistości, o tym, co nas otacza. A w tym roku szczególnie, ponieważ jest dużo spektakli mało obsadowych, specjalnie, żeby oglądając nim dwójkę, trójkę aktorów na scenie, bardziej docenić słowo, żeby ten dialog, ta rozmowa między aktorami a widzami doszła do nas jeszcze w bardziej konkretny sposób. Pierwszy spektakl już w sobotę 14 listopada o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w kasie teatru.